jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego i już za chwilę rozpoczniemy nabożeństwo. Nabożeństwo nietypowe. Adwentyści dla Krakowa. Od 100 lat. No właśnie, w ramach obchodów stulecia zboru powstała myśl, aby organizację jednego z nabożeństw oprzeć na wzorcach z przeszłości. Albo wręcz w tę przeszłość się przenieść. Z tego powodu, jak zauważyliście, i mówię teraz do osób fizycznie przebywających na tej sali, w waszych rękach znajdują się śpiewniki syjońskie, wzorowane na pierwszym powojennym wydaniu. Wewnątrz śpiewnika znajdziecie program dzisiejszego nabożeństwa, które może mieć pewne elementy niewystępujące dzisiaj i niekoniecznie czytelne dla młodszego odbiorcy. Dlatego jeszcze w kilku momentach usłyszycie mój głos. Postaramy się wytłumaczyć te mniej zrozumiałe z dzisiejszej perspektywy części nabożeństwa. Pamiętajcie, że mimo tej może nietypowej formy, przede wszystkim spotkaliśmy się tutaj, czy przed ekranami, po to, aby wielbić Boga. Witam wszystkich serdecznie w kaplicy Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie. I zapraszam do wspólnego udziału w nabożeństwie sobotnim. Będziemy śpiewać, będziemy modlić się, będziemy dziękować Bogu za przeżyty tydzień. Dziękować Bogu będziemy również za dzień sobotni, w którym w sposób szczególny zbliżamy się do naszego Pana. Chcemy rozpocząć nasze nabożeństwo i na rozpoczęcie zaśpiewamy pieśń pod numerem 14. Pieśń, która zaczyna się słowami: patrz na nasze zgromadzenie. Thank you.
Wysłuchajmy psalmu pierwszego. Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. Na paszach zielonych postawił mnie, a do wód cichych prowadzi mnie. Duszę moją posila, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albowiem jesteś ty ze mną, laska twoja i kij twój te mnie cieszą. Przed obliczem moim gotujesz stół przeciwko nieprzyjaciołom moim. Pomazałeś olejkiem głowę moją, kubek mój jest opływający. Nadto dobrodziejstwo i miłosierdzie twoje pójdą za mną po wszystkie dni żywota mego, a będę mieszkał w domu pańskim na długie czasy. Słowami tego psalmu skłonimy nasze kolana do wspólnej modlitwy. Ojcze nasz, który w niebie mieszkasz, przychodzimy dzisiaj do Ciebie z sercem przepełnionym radością, wdzięcznością, ale również pokorą. Radością, bo cieszymy się, że jesteśmy w tej społeczności w nieco większym gronie niż zazwyczaj. Z wdzięcznością, bo pomimo różnych, być może złych rzeczy, które nas dotykały, Ty, Panie Boże, bezpiecznie przeprowadziłeś nas przez kolejny tydzień naszego życia. I z pokorą. Z pokorą, bo jesteśmy świadomi Twojej świętości, a naszej grzeszności i beznadziejności. W związku z tym, Panie Boże, dziękujemy Ci za wszystko, co do tej pory dla nas czyniłeś. I również chcemy tę wdzięczność wyrazić w ten sposób, że doceniamy to, że Ty pozwalasz nam nazywać się swoim Ojcem, a nas uważasz jako swoje dzieci. Dlatego możemy się zwrócić jako do Ojca z dziękczynieniem. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkie Twoje błogosławieństwa, dary, dobrodziejstwa, których doświadczaliśmy do tej pory, a może ich nie zauważaliśmy. Może uważaliśmy je za coś naturalnego. Chwała Ci za to. Przychodzimy również prosić Cię o przebaczenie naszych win, uchybień, tego, co było złe. Panie Boże, Ty znasz nasze serca. Przebacz te rzeczy, które są również i nieświadomie popełnione, te złe rzeczy. Każdy z nas na to miejsce przyszedł z bagażem różnych swoich doświadczeń, trosk czy kłopotów. Niektóre są one osobiste, niektóre bardzo intymne, ale Ty, Panie Boże, wszystko wiesz i prosimy Cię, spraw, żebyśmy to mogli zostawić gdzieś poza nami, a z czystym sercem słuchać tego, co Ty masz nam do powiedzenia. My prosimy Cię o obecność przez Ducha Świętego na tym nabożeństwie, ale również myślimy o innych, którzy w różnych nietypowych i niesprzyjających okolicznościach przychodzą do Ciebie, bo są osamotnieni, chorzy, opuszczeni lub inne troski ich gnębią. Ty, Panie Boże, bądź również z nimi. Wlej w nasze serca wiarę, nadzieję, miłość. Prosimy Cię o to. Przyjmij nasz Stwórco, Odkupicielu i Arcykapłanie tę naszą nieudolną modlitwę. Niechaj imię Twoje będzie wywyższone i błogosławione na tym miejscu. Amen. Na rozpoczęcie szkoły sobotniej zaśpiewamy pieśń pod numerem 17. Chwałę daj Panu, o duszo moja. Pieśń numer 17. Thank you.
Proszę rozpocząć. To była niesamowita transformacja. Przy dźwięku zapomnianego dziś instrumentu, fizharmonii, przenieśliśmy się nie tylko w lata 50. XX wieku, ale też w atmosferę sobotniego nabożeństwa. Właśnie taka muzyka towarzyszyła adwentystom w Krakowie w połowie ubiegłego wieku. Kolejnym elementem, którego już dzisiaj nie znamy, jest sprawozdanie z poprzedniej szkoły sobotniej oraz lekcja powtórzeniowa. Dlaczego je przeprowadzano? Warstwa edukacyjna jest dla adwentystów bardzo ważna. Główną metodą w przeszłości było właśnie trzykrotne powtarzanie tych samych treści szkoły sobotniej. Ten moment będzie doprawdy wyjątkowy, ponieważ ta sama osoba, która pisała i czytała to sprawozdanie 50 lat temu, przeczyta je również dzisiaj. Sprawozdanie z nabożeństwa szkoły sobotniej z dnia 5 marca 1966 roku. Nabożeństwo szkoły sobotniej prowadził brat Jonasz Łyko i na rozpoczęcie śpiewaliśmy pieśń pod numerem 31. Daj chwałę Panu, o duszo moja. Potem został odczytany psalm pochwalny i modlił się brat Jan Ziarkowski. Następnie zaśpiewaliśmy pieśń pod numerem 81. O Boże, Tyś jest chwałą mą. Lekcję powtórzenia zatytułowaną Miłość zacniejszą drogą prowadził brat Jacek Moszyński. A oto treść lekcji. Apostoł Paweł przedstawił wiernym doniosłe znaczenie darów, które otrzymał zbór od Ducha Świętego. Największym darem duchowym jest miłość. Apostoł Paweł przedstawił ją jako zacniejszą drogę w życiu chrześcijanina. Wszystkie dary duchowe, gdyby nie były poparte miłością, nie miałyby żadnego znaczenia. Źródłem miłości jest Bóg i On wzywa świat do zwrócenia na nią uwagi. Jej moc zdolna jest przekształcić zupełnie charakter człowieka. Potrafi skruszyć i upokorzyć jego serce i wszystkie myśli wznieść do nieba. Miłość jest potęgą, która potrafi dać moc do zwycięstwa nad grzechem. Bóg udzielił nam, ludziom, tego daru, abyśmy mogli stać się uczestnikami Jego natury i żąda od nas, abyśmy rozszerzyli Jego błogosławieństwa między bliźnimi. Jeżeli miłość Boża mieszka w nas, to na pewno objawi się ona w naszym życiu. Miłosierni zawsze mają litość nad biednymi, chorymi, uciśnionymi. Zawsze współczują cierpiącym. Miłość czyni nas uprzejmymi i serdecznymi, nie tylko wobec tych, których kochamy, ale także wobec błądzących i grzesznych. Miłość znosi cudze błędy, z radością poddaje się cierpieniom i niepowodzeniom. Jest czymś, co nigdy nie ustaje i nigdy nie traci swojej wartości. Stanowi odznakę członków rodziny Bożej, których nie odznacza ani stanowisko, ani pochodzenie, lecz jedynie miłość. Ten dar będzie trwał wiecznie. Wszystko przeminie, nawet wiara i nadzieja, ale miłość pozostanie, ponieważ jest cechą Bożą. Lud Boży wniesie ją przez bramy wiecznego miasta. Dlatego powinniśmy za radą apostoła Pawła kroczyć tą zacniejszą drogą, jaką wskazuje nam miłość. Lekcję klasową studiowaliśmy w 10 klasach dla dorosłych.
3 klasach młodzieży i 2 klasach dla dzieci. A potem brat Witold Nawrocki wygłosił pobudkę misyjną według tekstu z Ewangelii Jana 5:7. Nieś radosną nowinę cierpiącym. Na zakończenie nabożeństwa zaśpiewaliśmy pieśń pod numerem 22. Dziękujmy Bogu wraz, po czym modlił się brat Marian Grabarczyk. Na nabożeństwie obecnych było 121 osób, codziennie lekcji uczyło się 105 osób. Gości obecnych na nabożeństwie było 7 osób. Lekcji biblijnych udzielono 10 osobom. Kontaktów misyjnych było 50. Rozpowszechniono 19 egzemplarzy znaków czasu. Pomocy udzielono 10 osobom. Sprawozdawało 40 osób. Dary złożono w wysokości 261,65 zł. Czy są uwagi do odczytanego sprawozdania? Jeżeli nie ma, przyjmujemy je tak, jak zostało odczytane, z podziękowaniem. A obecnie przed nami powtórzenie lekcji, w której przewodniczył nam będzie brat Tadeusz Pitra. Bardzo gorąco i serdecznie wszystkich witam. Czuję się wyróżniony dzisiaj, choć niechętnie jednak przejąłem ten obowiązek, bo nie czuję się w pełni do końca osobą, która potrafi w taki sposób przeprowadzić lekcję, żebyście byli pewnie usatysfakcjonowani. Zatem będziecie mi pomagać. Nowe przymierze to jest taki tytuł lekcji. O przymierzu w ogóle słyszymy na całym kanonie Słowa Bożego od początku właściwie. W Księdze Genezis, kiedy to Adam i Ewa zgrzeszyli, upadli i szukali wsparcia. I wtedy kto pierwszy zaczął ich szukać? Pan Bóg. Tak jest. W najubiegłą środę słyszałem w radiu jadąc samochodem, że mieliśmy, to tak kalendarium radiowe mówi, że mieliśmy Dzień Przyjaciela. I wtedy jakoś tak zapamiętałem tę myśl, że to ważna sprawa. Wypowiadała się rozmówczyni właśnie przez mikrofon, wspomniała o tym, że przyjaźń to jest bardzo ważna rzecz. I powiedziała, że przyjaźnie należy pielęgnować. Zresztą wszystko, co dobre, należy pielęgnować. I wtedy przyszła mi myśl, że chyba wykorzystam tą myśl, którą usłyszałem w trakcie dzisiejszego powtórzenia lekcji, którą, jak słyszeliśmy, już uczyliśmy się wcześniej i chcemy ją przypominać. Przypominać dlatego, że przypominanie ma sens, zwłaszcza w wieku starszym, kiedy już zapominamy o pewnych rzeczach, ale z kolei tam już wtedy pewne rzeczy zostają głęboko schowane i znajdujemy je. Zatem pamiętajmy, że najlepszym przyjacielem dla nas jest Jezus Chrystus, Bóg, który szuka nas od początku, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy sami, że jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. Właściwie nie radzimy sobie i myślimy, że potrzebujemy wsparcia. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na tę lekcję już teraz tak dość pobieżnie, ale jednak powtarzając pewne myśli. Nowe przymierze. I tutaj opieramy się na tekstach z Jeremiasza, Mateusza, Ozeasza. Nowe przymierze zapowiedziane zostało przez Boga. Był On inicjatorem tego przymierza. Oto mówi, idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim, z domem judzkim nowe przymierze. Złożę mój zakon w ich sercu, wnętrzu, wpiszę go w ich serca. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To wypowiedziane w taki sposób często znajdujemy na kartach Słowa Bożego. Bóg chce być naszym ludem. Zatem mamy kogoś pewnego, mamy kogoś, komu możemy oddać swoje życie, możemy
być pewni, że kiedy przychodzą naprawdę różne trudności życiowe, o których nie brakuje nikomu, to jest jedyna skała, na której możemy się oprzeć. I Chrystus, jak wtedy, kiedy lud Boży w Starym Testamencie upadał, ponosił przeróżne ofiary, ale też straty, wtedy właśnie dał obietnice, które miały przywrócić nas na właściwą drogę, które miały nam uświadomić, że mamy prawdziwego przyjaciela, Boga, Ojca, który wyraża się w ten sposób, że przebaczy naszą winę i grzechu nigdy nie wspomni. Zatem zapytam, jakie dokonanie Boga są podstawą więzi Jezusa? To właśnie jest to, o czym powiedziałem. Bóg upewnia nas i daje nam obietnicę, że nigdy nie będzie pamiętał naszych grzechów. Jeżeli zwrócimy się do Niego z naszymi problemami, jeżeli przyjmiemy Jego przelaną krew za każdego z nas, jeśli będziemy tego pewni, to nawet jak zbłądzimy, On będzie gotowy, aby nas podźwignąć, aby nas ratować. Dzieło w sercu to następna część lekcji, ale zapytam was, o jakie dzieło chodzi? Kto dokonuje tego dzieła? Tak, Bóg, wspaniale. Pan da ludziom serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan, usunie z ich ciała serca kamienne, da im serca mięsiste. O tym mówi Ezechiel. Mojego ducha dam do waszego wnętrza. To dzieło Boga jest podstawą nowego przymierza. Tutaj wcześniej na pewno pamiętamy, Bóg mówi o tym, że naród izraelski, Judea, znalazły się w potężnych problemach. W okresach historycznych, gdy plany Boga dla jego ludu przymierza były hamowane przez właśnie bunt i niewiarę, Bóg posyłał proroków, którzy ogłaszali, że historia przymierza Boga i jego ludem nie dobiega końca, że wszystko jest przed nimi, aby na nowo podnieśli swoje głowy i zaufali mu. Nie było mało tego bezprawia. Bóg cierpiał. To był ten lud, którego wybrał. To był ten lud, jak pamiętamy, za Izajasza i za Adama, szukał nas i znalazł. Zatem kogo dotyczyło to przymierze? Czy tylko narodu izraelskiego, który miał pewną ważną rolę do wykonania? Czy wypełnił ją do końca? Wiemy, że były z tym problemy, poważne problemy. I tu w Ozeaszu też znajdujemy taką historię, która mówi o tym, że Bóg był tym, który ratował, tym, który ponosił ofiary. Prorok otrzymał polecenie właściwie, które wykonał. Ta niewierna osoba stała się żoną, nierządnica stała się żoną Ozeasza. I tutaj znajdujemy myśl, która mówi o tym, że miała synów z nim i nazywał się Izrael. Była córka, nazywała się Niemiłowana, a syn Nie mój lud. To jest historia przerażająca z jednej strony, bo ona mówi o tym, że Bóg właśnie nas wybiera takimi, mimo naszych problemów, mimo naszych grzechów. Zatem przymierze Boga było wieczne. Już dawno o tym wiedział Mojżesz, kiedy budował świątynię na
polecenie Boże, znaczy, który przygotowywał budowę świątyni w jakiś sposób. On już tego nie zrobił. Ale lekcja, kolejna część o tym mówi, Stare i Nowe Przymierze. Zatem przymierze dotyczyło, jak już mówiliśmy, niekoniecznie tylko narodu izraelskiego, tego ludu, którego wybrał pierwotnie do sprawowania Ewangelii, misji dla świata, ale również dotyczyło ono cudzoziemców, tych, którzy Chrystus swoją pracą doprowadził do tego, że pojednali się z Bogiem, przyjmowali Jego ofiarę, Jego przelaną krew w sposób symboliczny i wskazującą na przyszłą ofiarę Jezusa Chrystusa. Zatem, choć Nowe Przymierze zostało nazwane lepszym, nie istnieje zasadnicza różnica, jak pisze lekcja, między elementami Starego i Nowego Przymierza. Ten sam Bóg oferuje zbawienie w taki sposób, czyli z łaski. Ten sam Bóg szuka ludzi, którzy przez wiarę przyjmą pragnienie prawa, wpisania prawa w serce ich, którzy idą za nim w wierze, zarówno Izraelitu, jak i pogan. Tych, których wszczepia jako te gałęzie nowe do zasadniczego trzonu rośliny, drzewa. A dlaczego zatem zostało to przymierze nazwane lepszym, skoro nie było wielkich różnic? Co takiego, czym było specjalnie charakterystyczne to przymierze? Tutaj może ktoś chciałby powiedzieć, bardzo proszę. Tak, i wchodzimy właśnie, dziękuję serdecznie, wchodzimy właśnie w taki moment, kiedy dowiadujemy się o tym, że pierwsza ofiara już na samym początku została złożona w raju. Adam został okryty skórą ze zwierząt, to znaczy, że wszystko było w tym kierunku czynione, aby człowiek nawrócił się i przyjął Bożą ofiarę. Później to lepsze przymierze również wskazywało na to, że cały system ofiarniczy, wskazywał na przyszłą ofiarę Chrystusa. I brat jeszcze chciał jedno słowo, ja będę kończył. Dwie myśli można tutaj rozwinąć szerzej, ale dwie myśli chcę tylko podkreślić. List do Hebrajczyków mówi, że to nowe przymierze miało lepsze obietnice. Czym różniły się obietnice Starego Przymierza i Nowego Przymierza? Pierwsza rzecz, Stare Przymierze w głównej mierze dotyczyło potomków Abrahama, naród izraelski. Do tego narodu mogły być dołączone inne narody, ale ono dotyczyło głównie potomków Abrahama. Nowe Przymierze dotyczy potomków Adama, czyli wszystkich ludzi bez względu na różnice narodowe. To jest ta wyższość nowego. Druga rzecz. W Starym Przymierzu obietnicą było wejście do Kanaanu, do ziemi obiecanej Abrahamowi. W Nowym Przymierzu obietnicą jest nowa ziemia, gdzie już nie będzie chorób, cierpienia, śmierci, rozstania. A więc to Stare Przymierze było niejako cieniem, symbolem zbawienia, począwszy od wyjścia z Egiptu, który jest symbolem wyjścia z niewoli grzechu, wejście do Kanaanu, symbolem wejścia na nową ziemię, o której pisze apostoł Jan. I tylko krótko już powiem, bo czas się kończy. Cały system ofiarniczy Starego Testamentu wskazywał na przyszłego Chrystusa, na tą właściwie pewną, oryginalną ofiarę, która była zagwarantowana dla grzesznika. W całym Starym Testamencie składano ofiary. Każde symboliczne działanie wskazywało na Chrystusa. Zatem kapłanem Nowego Przymierza stał się Chrystus, ale tym rzeczywistym kapłanem jest. I stała się jedna rzecz, która w zdecydowany sposób pokazała, że ten system przestaje istnieć. Co się stało? Krótko. Zasłona w świątyni została zerwana na znak, czego właśnie wiemy. Chodziło o to, że ten system ofiarniczy przestaje istnieć, zaczyna
Chrystus przychodzi jako postać, która zmierza do tego, by wykonać zbawienie dla człowieka. I to, co było wcześniej, było cieniem. Teraz nastaje ta rzeczywistość, która jeszcze bardziej upewnia nas, że to jest ważne. I na podstawie z własnej krwi Jezusa Chrystusa stało się to, że już całe przeszłe okresy historii świata, ale również dzisiaj i na przyszłość, mamy wciąż tę ofiarę, która nas upewnia, że możemy skorzystać ze zbawienia bez ograniczenia. Jeżeli tylko przyjmiemy Jego ofiarę, jeżeli w jakiś sposób zostaniemy odpuszczone nam zostaną grzechy, które wcześniej wyznamy i tak dalej. I teraz już ostatnie zdanie, które warto, żebyśmy pamiętali, że najbardziej zdumiewającą cechą tego przymierza pokoju jest ogrom przebaczającego miłosierdzia wyrażonego wobec grzeszników. Życzę nam wszystkim, byśmy korzystali z tego miłosierdzia Bożego, z tej ofiary, która została przelana oby nie na darmo. I wierzmy w to i bądźmy pewni, że Bóg jest zawsze zainteresowany naszą najlepszą przyszłością. Dziękujemy Mu wdzięcznością. Amen. Poprzednie sprawozdanie i powtórzenie lekcji to jeszcze nie wszystko. Za chwilę będziemy świadkami tak zwanego zebrania sprawozdań. Miało to pewne walory edukacyjne, być może też motywacyjne, bo jak zaraz zobaczycie, zachęcano na przykład do regularnego czytania Biblii czy aktywności misyjnej. To też pokazuje niezwykle rodzinny charakter naszej wspólnoty, bo sprawy w gruncie rzeczy prywatne i duchowe nie były czymś, o czym wstydzono by się mówić. Wtedy ta część nabożeństwa faktycznie przypominała szkołę i nic dziwnego, bo przecież do dzisiaj ten element nabożeństwa nazywamy szkołą sobotnią. Biblię studiowano aż w 10 grupach, a raczej trzymając się terminologii szkolnej, klasach. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii i pamiętając o tej cezurze czasowej, dajcie nam znać na czacie, co sądzicie o tych licznych sprawozdaniach. A teraz przed nami sedno szkoły sobotniej, lekcja nowa, prowadzona przez siostrę Alinę Rakowską. Witam bardzo serdecznie. Sprawdzę obecność tylko w klasie pierwszej, natomiast proszę, żeby sprawozdanie składały wszystkie klasy, które są obecne na tej sali. Siostra Barbara Markowska. Brat Ryszard Markowski. Siostra Dorota Bajor. Brat Aleksander Sosin. Siostra Lucyna Kapralska-Pitra. Jest. Piotr Glizdak. Tadeusz Pitra, był, Tadeusz Pajka, również jest, brat Bogusław Mazur. Musimy się zainteresować, dlaczego już nie widzieliśmy brata Mazura, którąś chyba sobotę. Siostra Janina Migała, jest obecna. Jest obecna, brat Jakub Migała jest obecny, bardzo się cieszymy, że jesteście. Kto w tym tygodniu codziennie studiował lekcje szkoły sobotniej? Podnosimy ręce do góry. Dziękuję. Kto codziennie czytał pobudkę poranną? Kto z nas systematycznie czyta Pismo Święte, tak zwany rok biblijny? Kto systematycznie czyta książki Ducha Proroctwa? Systematycznie, może niekoniecznie codziennie, ale jednak nie tak raz na tydzień, tylko regularnie ma swój plan czytania. Bardzo bym zachęcała, żebyśmy zwiększyli naszą aktywność w tym zakresie. Kto miał z was przygodne kontakty ewangelizacyjne?
kto udzielił lekcji biblijnych? Ile rozpowszechniliśmy literatury? 5, 7. Jaka ilość? 10, 20? Ile udzielono pomocy? 10. Bardzo dziękuję za to sprawozdanie. Zachęcam, żebyśmy nasze aktywności religijne, duchowe praktykowali, tak żebyśmy mogli w kolejnym sabat zachęcić się naszym wspólnym działaniem. A teraz przejdziemy już do studium lekcji. A bardzo proszę, jaki jest tytuł naszej lekcji? Bardzo proszę osoby, które będą zabierały głos, o podnoszenie ręki dość wysoko, ponieważ będzie opcja taka, żeby można było powiedzieć do mikrofonu, żeby wszyscy byli słyszalni. Więc ten mikrofon ostanie osoba, która podniesie rękę. Jaki jest tytuł nowej lekcji? Świątynia Nowego Przymierza. Kto powie na pamięć tekst pamięciowy? I dlatego jest on pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkrycia odpuszczenia przestępstw popełnionych... Zestresowałam się. Co? Proszę, przeczytaj. I dlatego jest on pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Bardzo dziękuję i kolejny raz zachęcam, żebyśmy uczyli się tekstów pamięciowych na pamięć. W tym tekście pojawiło się słowo pośrednik, przymierze, ale chcemy jakoś właśnie mocniej połączyć ten tekst pamięciowy z tematem lekcji. I myślę, że będzie nam do tego pomocne kolejne teksty z Listu do Hebrajczyków, których dzisiaj będziemy czytać więcej. I bardzo bym prosiła teraz o odczytanie kolejnych dwóch tekstów. Jeden to będzie 9 rozdział nadal, ale wiersz 12, a kolejny rozdział 8 i wiersz 1. Będziemy szukali w tych tekstach takich słów kluczy, które połączą temat przymierza i świątyni. Hebrajczyków, 9 rozdział, wiersz 12. Bardzo proszę o żywy udział w lekcji. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Mamy słowo klucz świątynia, wchodzi do świątyni i rozdział 8, wiersz 1. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. I myślę, że w tym momencie znaleźliśmy 3 najważniejsze słowa. Jakie to słowa? Kapłan, a nawet arcykapłan. Świątynia. No i przymierze. No i przymierze, żebyśmy to wszystko mieli razem. Mówiąc o świątyni, trudno pominąć temat świątyni starotestamentowej. Wiemy, że ma duże znaczenie, symboliczne znaczenie, bo symbolizuje dzieło zbawienia, które trwa nadal. I to jest bardzo ważne, bo tak to ktoś by powiedział, dlaczego mamy się zagłębiać w system świątynny Starego Testamentu? Właściwie wszystkie kultury starożytne miały też swój kult, miały swoje świątynie, miały swoje ofiary. Była to historia, była, minęła. Uczymy się na lekcjach historii, jak to wyglądało. Natomiast nasz jednak świątynia Starego Izraela żywo interesuje. Dlaczego? Ona była
odzwierciedleniem niebiańskiej świątyni? Brzmi bardzo oczywiście zgodnie z teologią, ale dlaczego tak jest, o tym będziemy jeszcze mówić szczegółowo. Natomiast pytanie takie, słuchajcie, myślę bardzo istotne. Dlaczego w ogóle świątynia? Dlaczego Pan Bóg zażyczył sobie, tak można powiedzieć, żeby w pewnym momencie historii powstała świątynia? Wiemy, że nazywała się najpierw ta świątynia jak? Namiotem, to był namiot albo przybytek. Pamiętamy, że był przenośny, że tak jak wędrował ten naród, wędrował. Tam jest naprawdę symbolika, jest mega głęboka. Natomiast w ogóle pojęcie świątyni. Mamy dwa piękne teksty. Myślę, że warto, żebyśmy je przeczytali. Jest to jeden tekst z drugiej Księgi Mojżeszowej, 25 rozdział i wiersz 8. A proszę kolejną osobę o przeczytanie z kolei trzeciej Księgi Mojżeszowej Kapłańskiej, 26 rozdział, wiersz 11 i 12. Poproszę o przeczytanie druga Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, wiersz 8. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał wśród nich. Krótkie, konkretne. Kapłańska, 26, 11, 12, brat Bochenek. 26, 11. Umieszczę też przybytek mój wśród was i dusza moja nie obrzydzi was sobie. Będę się przechadzał wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. No więc teraz spróbujmy, jak to się mówi, własnymi słowami odpowiedzieć na pytanie przeze mnie postawione. Dlaczego Pan Bóg chciał, żeby było coś takiego jak bytek, świątynia? Z powodu grzechu Pan Bóg nie miał możliwości mieszkać razem. I tak jak jest napisane w Biblii, że będę mieszkał z wami, w oryginale jest napisane, będę waszym sąsiadem. Pan Bóg zawsze chce być naszym bliskim sąsiadem, dlatego żeby mieć obecność z nami. Z powodu grzechu nie mógł tego mieć, przez to powstała świątynia i szekina, obecność Pana Boga była zawsze z narodem Bożym. Teraz jak już mówiliśmy, że w Nowym Przymierzu to po prostu ta obecność jest w naszych sercach. Miejsce spotkania zmieniło się, to ułatwiło nam bardziej takie relacje z Panem Bogiem. Okej, na pewno odpowiedzią taką, znaczy brat Iwan tutaj już dał nam taką namiastkę takiego głębszego poziomu potrzeby tej świątyni. Natomiast oczywiście na podstawie tych tekstów odpowiedzią poprawną jest odpowiedź, żeby Pan Bóg mógł mieszkać ze swoim ludem. No ale pytanie się nasuwa bardzo proste. To znaczy, przepraszam, do momentu zbudowania świątyni Pan Bóg nie mieszkał ze swoim ludem, a czytamy przecież, że Henoch chodził z Bogiem, wiemy, jak bliski kontakt miał Abraham z Panem Bogiem, ale świątyni nie było. Więc teraz tutaj jest, wprawdzie Iwan już dał nam tutaj sygnał, że Bóg jest transcendentny, Bóg jest wszędzie, Bóg mieszka z nami wszędzie. A jednak jeszcze pociśnijmy w takim razie ten temat, dlaczego świątynia była wyraźnym wskazaniem tego i mieszkania z Panem Bogiem, ze swoim ludem, ale właśnie... Chyba jeszcze brat Markowski. Tak, z tym, że nie chciałem odpowiedzieć na to pytanie, które teraz zadałaś, tylko odnieść się do tego, że czasem właśnie powstaje problem, bo sprowadzamy świątynię jak gdyby do tego miejsca, trzeba było, żeby ten Pan Bóg miał gdzie mieszkać i później stamtąd promieniowała świętość, chwała z szekiny. To niekoniecznie tak było, bo wielu mężów Bożych w Biblii mówi o tym, Pan Bóg nie mieszka w świątyniach ręką uczynionych. Bóg mówi, a cóż mi zrobicie? Mówi, po co mi to? Więc to jest szersze zagadnienie i tak w jednym zdaniem się nie da odpowiedzieć na to. Dokładnie, więc to jest generalnie trochę też ta myśl, brat Markowski podjął, którą ja tak próbowałam zasugerować, żeby nas tutaj trochę jeszcze do takiego głębszej analizy skłonić. Pomyślcie w takim razie. Pan Bóg nie mieszka w świątyniach, jest taki tekst. Pan Bóg jest wszędzie, można z Nim chodzić, nie będąc w budynku żadnym, siostra Bochenek. Ja bym powiedziała, dlatego Pan Bóg kazał wybudować świątynię dla naszej potrzeby, bo żebyśmy my wspólnie zbierali się, wielbili i poznawali Go. Bo tak, jak nie ma świątyni, nie ma miejsca zebrań,
no to każdy sobie indywidualnie, nie budujemy się, nie wzmacniamy. Tak, teraz była ta epidemia, no to były kościoły pozamykane, takie było rozluźnienie, ale teraz jesteśmy ubogaceni, szczęśliwi, że już troszeczkę ten reżim jest rozwolniony i możemy się zbierać. I to nas wzmacnia, to nas przybliża. I to właśnie oddajemy chwałę Bogu. I Bóg dlatego daje nam pomieszczenia, żebyśmy się wspólnie zbierali. Odpowiedź siostry Bochenkowej jest cudowna, cudowna, nie jest poprawna, ale jest cudowna. Cudowna jest dlatego, ponieważ pokazuje, że siostra Bochenkowa kocha wspólnotę. I wierzę, że my wszyscy kochamy i dlatego utożsamiamy się z tą wypowiedzią, że cudnie, że wróciliśmy. Teologicznie poprawna nie jest. Dlaczego? Nie, ja tylko chciałam... Mogę? Tak, tak. Ja tylko chciałam powiedzieć jedno zdanie, że Pan Bóg chce być ze swoim ludem, chce mieszkać wśród nas i po prostu to jest jak gdyby Jego pragnieniem, a myśmy to powinni odzwierciedlać. No, co jeszcze byście powiedzieli, żeby tutaj to połączyć, bo w tym momencie mamy taki trochę, że tak powiem, świątynia problem. To jest taka książka przesycona treścią tak, że po prostu możemy z niej się uczyć o historii zbawienia i tam jest dużo. Myślę, że to był punkt w całym planie zbawienia Pana Boga, więc to nie możemy powiedzieć, że Pana Boga nie było przed świątynią na ziemi i nie był. Inaczej, po prostu później nagle zrobiło się w ten sposób. Dwie uwagi jeszcze z tyłu, a jak pastor nie będzie chciał nam pomóc, to ja będę musiała wam pomóc rozwiązać ten problem. Ja uważam, że w świątyni były też składane ofiary i Bóg nam chciał w ten sposób pokazać, ile go będzie kosztowało to, żeby mógł być z nami tak bezpośrednio, bo w tej chwili nie możemy być z Bogiem twarzą w twarz, bo byśmy przez to, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, po prostu życie stracili. Właśnie na to słowo czekałam, na słowo ofiara. Tak, chciałam też to samo powiedzieć, że to było miejsce składania grzechów i przenoszenie ofiary. A w Nowym Testamencie świątynia już jest, no tak jak rozerwałeś się to osłona, tak jest w nas i my składamy niepośrednio Bogu. Okej, no więc spróbujemy troszkę podsumować. Dokładnie tak. Ofiar nie można było składać gdziekolwiek. To było wyznaczone miejsce przez Boga. Miejsce, które miało uczyć czegoś naród, który wyszedł z niewoli i który właśnie dzięki świątyni uczył się o czym? O zbawieniu. Uczył się o zbawieniu. Oczywiście nie będziemy teraz mówić o wszystkich szczegółach, ale tak mówimy składanie ofiar. Przecież to była cała ogromna rozpiska. Jakie ofiary, za co, w jakim kontekście. Nie tylko za grzech. My kojarzymy ofiary z grzechem, bo oczywiście tak, ale i dziękczynne, i całopalne. Cała gama życia, właściwie wszystko, co pokazuje, że my możemy z wszystkim przychodzić do Jezusa. Nie tylko z grzechem, też z naszą radością, też z naszym problemem, po prostu ze wszystkim. Do siostry Bochenkowej. My się nie spotykamy w świątyni. W Nowym Testamencie nie ma świątyni na ziemi. W Nowym Testamencie nie ma kapłanów na ziemi. Musimy pamiętać, ok? W Starym Testamencie było to miejsce do składania ofiar, byli kapłani, którzy byli pośrednikami, natomiast w Nowym Testamencie tego już nie ma, bo właśnie mamy, też nie uważam, że teologicznie poprawne słowo nowe przymierze, bo tak naprawdę zbawienie jest jednakowe cały czas. Nie ma zbawienia Starego Testamentu, zbawienia Nowego Testamentu. Możemy to słowo przyjąć umownie, no bo ono występuje w Biblii faktycznie, ale tak samo jak i nowe przykazanie miłości, tak? Więc myślę, że musimy jakby pamiętać o tym. Natomiast świątynia w Nowym Testamencie jest świątynią w niebie. Brat Sosin i brat Iwan. I brat Korosteński. Też nie ma składania wielu ofiar. W Starym Testamencie składano codziennie ofiary. W niebie, mimo że tam usługuje Jezus, tam już się nie składa ofiary, bo Jezus złożył raz jedną doskonałą ofiarę i z tą swoją krwią tam oręduje.
Dziękuję bardzo. Iwan i brat Korosoński, pastor. A może tu będzie bliżej właśnie. Można by sporządzić długą listę rzeczy, których mamy się, powinniśmy się uczyć ze świątyni. Mm-hmm. To byłaby długa lista rzeczy. Spośród nich powiem tylko trzy. Cieszę się osobiście, że żyję w tych czasach, kiedy już nie trzeba składać ofiar z baranków. To osobiście mówię, nie będę tego rozwijał, ale służba w świątyni, kochani, uczy nas porządku, uczy nas konsekwencji, systematyczności. Tych rzeczy mnie wciąż brakuje i wciąż się ich uczę. Jak wygląda porządek w twoim mieszkaniu, w szafie? Jak wygląda porządek na biurku? Jak wygląda porządek w głowie, w życiu? Świątynia uczy porządku. Bóg jest Bogiem porządku. I to nie tylko porządku nabożeństwa, ale w całym szerokim znaczeniu tego słowa. Tego powinna uczyć nas świątynia. Biblia nam mówi, że główna cel świątyni to jest oczyszczanie człowieka od grzechów. To jest po prostu, może to brzmi troszeczkę nieładnie, ale to jest zgromadzenie grzechów, oczyszczanie grzechów. Ludzie przynosili tam swoje grzechy i zawdzięczając ofiara byli oczyszczony i oświecony. To samo teraz się dzieje w niebieskiej świątyni. Każdy z nas przychodzi do naszego arcykapłana i składa swoje grzechy i on nas oczyszcza od nich. Dokładnie tak. Powinniśmy jeszcze więcej czytać uwag, które są w lekcji, więc tutaj taka uwaga rzeczywiście w tej lekcji poniedziałkowej. Elu, jakbyś mogła szybciutko otworzyć poniedziałkowa część. I ta pierwsza uwaga, która właśnie jeszcze raz nam tak króciutko podsumuje tą służbę w świątyni. W czasach starotestamentowych wyznaczonym przez Boga sposobem, w jaki grzesznik mógł pozbyć się grzechu i winy, było złożenie ofiary ze zwierzęcia. Izraelski system ofiarny został opisany w rozdziałach od 1 do 7 Księgi Kapłańskiej. Starannie opisano tam sposób użycia krwi, różnego rodzaju ofiar. Rola krwi w obrzędach ofiarnych jest jedną ze szczególnych cech izraelskiego systemu ofiarnego. Dokładnie. I jeszcze mały fragment pod pytaniem, jakie proroczy znaczenia starotestamentowy system ofiarny, jeszcze ten kawałek. Starotestamentowy system ofiarny był ustanowionym przez Boga środkiem służącym uwolnieniu grzesznika od grzechu i winy. Złożenie ofiary zmieniało stan grzesznika z winnego i zasługującego na śmierć na tego, który otrzymał przebaczenie i został przywrócony do bosko-ludzkiej więzi przymierza. Okej, dziękuję, może już tyle. I teraz to jest ten właśnie chyba moment, ten punkt, że Pan Bóg w ten sposób chciał rozwiązać problem grzechu i składanie ofiar oznaczało, że ludzie trwają w przymierzu z Bogiem. I takie dwa momenty, myślę, że wiem, co miał na myśli pastor, mówiąc, że się cieszy, że nie musi składać ofiar ze zwierząt. Ja zresztą też myślę, że wy wszyscy. I ten taki moment, który no, trudno sobie to faktycznie nam wyobrazić. To był który moment, jak przychodził skruszony grzesznik z swoją ofiarą pokutną za grzech? To podżynanie, tak? Powiedz głośniej. Podżynanie gardła, prawda? Najpierw tu powiedziała Zosia tak samo, że kładł rękę. Przed zabiciem kładł rękę na głowę. Na głowę. Potem zabijał. Ale to, słuchajcie, nie koniec. Bo gdyby to był koniec, to byśmy musieli uznać, że złożenie ofiary na Golgocie przez Jezusa Chrystusa oznacza wykonanie planu zbawienia i właściwie w tym momencie nie byłoby potrzeby świątyni i służby Jezusa, ponieważ zbawienie dokonało się na krzyżu Golgoty. Dokonało się czy się nie dokonało? Brat Sosin. Dokonało
ale w dalszym ciągu jest potrzeba wniesienia swojej krwi przed tron Boży, która ma nas oczyścić. Jezus powiedział na krzyżu, dokonało się, ale służba orędowania trwa dalej. Słuchajcie, i ten taki właśnie bardzo ważny moment, być może na ten temat będzie chciał powiedzieć pastor, ale ja nie chcę zgubić tej myśli. Czy na tym kończyło się w świątyni, no właśnie, składanie ofiary? Ofiara została zabita, grzechy zostały jakby przeniesione na to zwierzę. Ale czy to był koniec? No bo w tym momencie mamy ofiarę, mamy ołtarz, mamy grzesznika, ale kogo nie mamy? No mamy krew, bo jak zabił, to krew była. Mamy krew. Ale nie pojawił się jeszcze kapłan. Zwróćcie uwagę, no przecież służba świątynna nam się kojarzy z kapłanami. W tym momencie przychodzi grzesznik, zabija, składa, ale jest kapłan, rola kapłana. Jaka była rola kapłana w związku z tym? Skoro grzesznik składał, grzesznik zabijał, wyznawał, po co kapłan? Jakby jedna osoba to nam dokładnie wyjaśniła, jaka rola kapłana, bo to nam pokaże, jaka rola, jaka potrzeba kapłana w niebie. Skoro na Golgocie dokonało się zbawienie, to musimy to zrozumieć. Po prostu kapłan brał tą krew i wylewał, szedł i wylewał na ołtarzu, dlatego że ta krew musiała być po prostu tam wylana. Ja nie, ale tak mi się to wydaje, że to tak było, tak samo. Myślę, że panie, jeszcze, że... dziękuję bardzo, myślę, że jeszcze uzupełni Iwan. Rola kapłana była taka, że on powinien był wnosić grzechy narodu izraelskiego. Albo on wnosił te grzechy przez krew, albo on wnosił te grzechy przez jedzenie mięsa ofiary. Wylewał na ołtarz krew. Co jeszcze z tą krwią robił? Nie wnosił tej krwi gdzieś? Do świątyni? Wnosił do świątyni i kropił. Kropił tą krwią zasłonę w świątyni. Słuchajcie, no teraz nie będziemy tego analizować tak dokładnie, ale zwróćcie uwagę, że te grzechy były wnoszone do świątyni i potem był cały proces z wyniesienia tych grzechów ze świątyni. Służba Jezusa w niebieskiej świątyni jako arcykapłana. Zbawienie dokonane na Golgocie. Jak teraz jeszcze pogodzimy te dwie rzeczy, żeby pokazać, że to jest po prostu całość i przeniesienie tej symboliki, tego cienia z ziemskiej świątyni do nieba. W tej chwili, jak wyznajemy grzechy, Jezus stoi przed Bogiem i my te grzechy przedstawiamy Jezusowi Chrystusowi i Bóg, patrząc na Jezusa Chrystusa, nie widzi naszego zła, tylko po prostu wie, że zostało nasze zło odkupione krwią Jezusa właśnie. Czy jeszcze, pastorze, twoja myśl aktualna? To już było powiedziane. No dobrze, no to wyznajemy nasze grzechy i teraz nasz kochany Pan Bóg, który nas tak bardzo kocha, nie przebaczy nam, jeżeli nie będzie tam tego naszego arcykapłana. No, my tak mu powtarzamy, tak? Pan Jezus się wstawia za nami, wziął na siebie nasze grzechy, orędzie za nami. A my jesteśmy grzeszni, więc tylko przez ten pryzmat właśnie swojego Syna możemy być, uzyskujemy przebaczenie grzechu. Małgosia jeszcze i już będziemy... Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że musi być skrucha grzesznika, żeby to właśnie miał odpuszczone te grzechy. Bóg zna nasze serca. Tak jest, tak jest. Słuchajcie, myślę, że ten temat warto cały czas studiować. Warto rozmyślać cały czas nad tym, jaka jest funkcja Jezusa w niebie i na czym polega właśnie Jego wstawiennictwo. Natomiast chciałabym zakończyć to studium na chwilę właśnie odchodząc od listu do Hebrajczyków do psalmu, który, ponieważ tam był taki tytuł więzi, tak? To był tytuł lekcji na niedzielę, więzi. I tak warto pomyśleć, co nasze więzi z Panem Bogiem buduje, ale co też nasze więzi z Panem Bogiem niszczy. Co możemy właśnie, jak zrozumieć rolę Pana Boga w naszym życiu, który chce być z nami codziennie
I myślę, że cudownie by było takie słowa, żeby nam towarzyszyły faktycznie w budowaniu relacji z Panem Bogiem. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, mówi Dawid, Pan skałą moją, twierdzą moją, wybawieniem moim, opoką moją, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Zobaczcie, ile cudownych słów, które rolę Pana Boga w naszym życiu pokazują. Niech tak będzie, budujmy z Nim więzi codziennie. Amen. Dziękujemy siostrze Rakowskiej za przewodniczenie w nowej lekcji, a obecnie przed nami kolejny punkt, którego nie znajdziecie w żadnej liturgii innych kościołów poza naszym adwentystami. Jest to pobudka misyjna, zazwyczaj prowadzona przez kaznodzieję. W naszym przypadku serdecznie witamy brata Zenona Korostyńskiego i zapraszam do służenia w tej części programu. Serce mi bije jak młot, gdybyście wiedzieli, jak mi bije serce. 2500 lat temu urodził się w Efezie Heraklit, który jest autorem słynnego powiedzenia Pantarei. Różnie ono jest tłumaczone, ale między innymi to słowo oznacza wszystko się zmienia. Tak, zmienia się. Tak dużo chciałbym wam powiedzieć. Mam nadzieję, że jeszcze będzie sposobność ku temu, ale skoncentrując się na tym, co jest w tej chwili. Moi drodzy, jedna rzecz się nie zmienia, to jest Słowo Boże się nie zmienia. Dlatego, że Bóg, który jest źródłem, autorem tego słowa, też się nie zmienia. Wszystko inne zmienia się. Te zmiany zachodzą w dwóch kierunkach. Zmiana to nie jest coś złego, jeśli idzie w kierunku dobra. Ale niestety niektóre zmiany idą w kierunku zła. I to jest problem, w jakim kierunku nasze zmiany zachodzą, w jakim kierunku one się rozwijają. Ludzie od dawien dawna marzyli o wymyśleniu wehikułu czasu, maszyny, dzięki której mogliby się przenieść w czasie, w przeszłość, w przyszłość. Wyrazem tego jest wiele filmów, szczególnie filmów z dziedziny fantastyki przenoszącej w przyszłość. Jest rok 2350. Prawda? A teraz korzystając z tego wehikułu czasu, jakim jest nasza wyobraźnia, proszę zapamiętajcie, dzisiaj mamy sobotę, 18 luty 1928 rok. Sobota, 18 luty 1928 rok. Otóż chcę ku pobudzeniu powiedzieć kilka słów o Marku Zastawnym, który urodził się 8 sierpnia 1895 roku w Galicji, w Wólce Wętowskiej. Na ile udało mi się to ustalić, to dzisiaj Wólka Łętowska, niedaleko tam na wschodzie, gdzieś koło Rzeszowa, na północ od Rzeszowa. W 1914 roku, mając 19 lat, znalazł się w Hamburgu. Razem ze swoim kolegą, nieznanym z imienia i nazwiska, przechodził często ulicą, przy której znajdowała się kaplica Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. I jego kolega któregoś dnia powiedział mu, że ci ludzie, którzy się tu zbierają, są jedynymi prawdziwymi chrześcijanami. Powstało w jego sercu pragnienie zapoznania się z tymi ludźmi. Przez 3 niedziele z rzędu przychodził przed południem, spędził tam kilka godzin czekając, ale ciągle ten kościół był zamknięty, w niedzielę przed południem.
No niestety po kilku miesiącach, bo to był 1914 rok, wybuchła pierwsza wojna światowa. Poszedł więc wraz z innymi i dostał się do niewoli rosyjskiej. Jako zastępca oficera miał rozkaz przeprowadzania jeńców do obozu. W krótkim czasie powstał między jeńcami bunt, za który uczyniono go odpowiedzialnym i zamknięto w więzieniu, a w tym więzieniu spędził czas z niejakim Rudolfem Reinhammerem, który był adwentystą Dnia Siódmego. Rozmawiali często ze sobą o religii. Marek Zastawny jako katolik bardzo się dziwił, że ten człowiek tak często czyta jakąś książkę. Był ciekawy, co to za książka. Dowiedział się, że jest to Biblia. Więc szybko po przewrocie bolszewickim zwolniono wszystkich jeńców, pozwolono im szukać zajęcia. Obaj zaprzyjaźnili się w więzieniu razem z Rudolfem Reinhammerem. Znaleźli pracę u pewnego ziemianina, lecz nie odpowiadało im to. Po kilku dniach uciekli, postanowili przejść granicę na zachód. Wędrowali nocą, w dzień kryli się w zbożach, w zaroślach. Kolega Zastawnego korzystał z każdej wolnej chwili i czytał Biblię, którą cenił jako coś bardzo drogocennego. Obudziło to w Marku Zastawnym pragnienie poznawania lepiej tej książki, którą widział, z jakim zapałem jego kolega Rudolf czyta. Rudolf udzielał mu tam w tych warunkach lekcji biblijnych, gdy siedzieli schowani w różnych ukryciach. Po raz pierwszy święcił sobotę na brzegu rzeki Berezyny w 1917 roku. Po kilkumiesięcznej wędrówce, często z narażeniem życia, przeszli szczęśliwie granicę i przybyli do Czerniowiec. Przede wszystkim odszukali zbór i dnia 8 sierpnia 1927 już roku, to był poniedziałek, w 1927 roku, 8 sierpnia, brat Gruber ochrzcił Marka Zastawnego, zanurzając go w wodzie. Gdy wrócił do swojego rodzinnego środowiska, otrzymał znów wezwanie do wojska, odesłano go do Przemyśla, do szkoły policyjnej. Po wyszkoleniu służył w Straży Pogranicznej, przeniesiony do Poznania. Wkrótce potem został komendantem pasa granicznego. Po długich poszukiwaniach znalazł w Poznaniu Kościół Adwentystów. W swoim zawodzie nie mógł znaleźć spokoju duszy. Kunic to jest autor tych wspomnień, które w tej chwili przywołuję. Dodawał mu otuchy, namawiając go, aby pozostawił tą pracę wojskową, a włączył się do pracy kolporterskiej. Po krótkim czasie Marek Zastawny zdecydował się na zmianę pracy i został misjonarzem, pracownikiem misyjnym. Przez 6 lat pracowaliśmy razem i Pan Bóg nam błogosławił. Był stale swoim wiernym współpracownikiem i towarzyszem. Często byliśmy prześladowani, bici, więzieni, stawiani przed władzami, sędziami, wyższymi urzędnikami państwowymi. We wszystkich trudnościach był gorliwym świadkiem Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, którą mamy dzisiaj datę? 18 luty 1928 rok. Właśnie wczoraj, 17 lutego 1928, mając zaledwie 33 lata, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł mój wierny współpracownik Marek Zastawny.
Moi drodzy, dzięki poświęceniu, zaangażowaniu tych ludzi, my jesteśmy dzisiaj, prawie 100 lat później. Czy pamiętamy o tym ich zaangażowaniu, o tym, że nie bacząc na przeszkody i na trudności, szli, bo wiedzieli, że zostali powołani, aby nieść Ewangelię na kraj świata. A tym krajem świata jest środowisko, w którym my żyjemy. Jak dzisiaj my, ja i ty, wywiązujemy się z tego powołania? Jak spojrzymy w oczy pionierom, naszym ojcom, którzy nie mieli takich warunków i takiego komfortu, jak my dzisiaj mamy, ale szli, opowiadali, mówili, a przede wszystkim potwierdzali to swoim życiem. Dlatego wspominając dzisiaj te rzeczy, nie tyle chcemy przeżyć tylko jakieś estetyczne chwile, ale chcemy przeżyć coś wyjątkowego. Chcemy przeżyć pewne odrodzenie. Chciałbym, aby w każdym sercu powstały pewne nie tylko refleksje, ale również postanowienia. Postanowienia. Inspirowane głosem Ducha Świętego. Bo żyjemy 100 lat bliżej powrotu Pana Jezusa. Ci ludzie chyba nawet w najśmielszych jakichś wydarzeniach czy spojrzeniach w przyszłość nie wyobrażali sobie, że historia potoczy się jeszcze 100 lat. Dlatego, moi drodzy, niech tych kilka chwil refleksji, a w drugiej części będę chciał podzielić się kolejnymi myślami dotyczącymi refleksji, niech one inspirują nas do tego, byśmy żyli godnie pionierów, którzy poświęcili swoje życie, abyśmy dzisiaj mogli mieć w ręku Pismo Święte. Amen. Dziękuję bardzo bratu Zenonowi za przedstawienie osoby brata zastawnego. I jeszcze jeden element pierwszej części nabożeństwa, to zebranie darów. Proszę dwie siostry o zebranie darów. A my otworzymy śpiewniki na pieśń pod numerem 36 i zaśpiewamy pieśń, która rozpoczyna się słowami: Twoim być, o Zbawco, naucz mnie. Pieśń numer 36.
Ojcze nasz, który mieszkasz w niebiesiech, przychodzimy przed Twój święty majestat, aby oddać Tobie cześć i pokłon. Boże, dziękujemy Ci za dzień sobotni, w którym zbliżamy się do Ciebie. Dziękujemy Ci za nabożeństwo, w którym odczuwamy więź między nami, Twoim ludem. Prosimy Cię, niech błogosławieństwo Twoje spocznie na nas. Niech w tej mocy przeżyjemy następny tydzień, który jest przed nami. Boże, dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie i prosimy Cię, prowadź nas nadal. Chroń od wszystkiego złego i daj doczekać nowego sabatu. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę, za tą pracę, którą wykonałeś na rzecz naszego zbawienia. Dopomóż nam, abyśmy mogli w naszej części dobrze wywiązać się z tego zadania i podążać za Tobą, naśladując Ciebie. O to Cię, Boże, prosimy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę usiąść. Powojenne nabożeństwa adwentystyczne nie należały do najkrótszych, trwały 2,5 godziny, a wierni chętnie spędzali ze sobą cały dzień. I tak po szkole sobotniej, czyli pierwszej części nabożeństwa, nastawała kilkunastominutowa przerwa. Nas ostatnio pandemia nauczyła, że przerwa wcale nie jest nieodłączną częścią nabożeństwa. Dlatego od razu przejdźmy do tak zwanej drugiej części. Jeżeli oglądasz nas na YouTubie, zarezerwuj sobie też nieco czasu po zakończeniu nabożeństwa, bo przygotowaliśmy dla Ciebie ciekawą wystawę wiekowych adwentystycznych artefaktów i specjalny wywiad. Zostańcie z nami. Witam Was serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia, drodzy przyjaciele prawdy, goście, młodzież i dzieci. Dziś jesteśmy na uroczystym nabożeństwie jubileuszowym, ale chcemy się też przenieść pod względem atmosfery, pod względem również pewnych informacji do czasu lat 50. Jesteśmy więc w latach 50. Jest również epidemia. Epidemia Heinemediny, gruźlicy. Dlatego zapraszam rodziców, radzę im, aby swoje dzieci szczepili, bo to jest dla naszego dobra. A teraz chciałbym przedstawić zborowe ogłoszenia. Pierwsze, dziś zaraz po nabożeństwie, po krótkiej przerwie, tutaj w kaplicy odbędzie się nabożeństwo młodzieży. Nabożeństwo młodzieży jest organizowane przez młodych ludzi z naszego zboru, i do uczestnictwa zapraszani są wszyscy bez granicy wieku. Od 9 lat, można powiedzieć, do 99. Program nabożeństwa interesujący. W każdy piątek po rozpoczęciu sabatu jest próba chóru, gdzie dyrygent brat Andrzej Górski zaprasza wszystkich posiadających głos i dobre chęci do uczestniczenia w ćwiczeniu pieśni chórowych. W najbliższą niedzielę odbędzie się wycieczka misyjna.
Zbiórka jutro o godzinie 10 w pokoju zborowym. W jutrzejszym wyjściu będziemy rozpowszechniać znaki czasu zaproszenia na terenie osiedla Miszczejowice. Brat Stanisław Figiel wcześniej przygotował teren, przydzieli każdemu domy do opracowania. Po wykonanej pracy zbiórka w kaplicy na Lubelskiej. W każdą niedzielę o godzinie 17 tutaj w kaplicy będzie miał miejsce kolejny odczyt Słowa Bożego z cyklu odczytów, które prowadzi kaznodzieja Marian Kot. Zwracam się do wszystkich z prośbą o obecność, aby mówiący nie czuł się samotnie. Zaproście także swoich przyjaciół, znajomych, aby sala była pełna. Sekretarz misyjny informuje, że są już do nabycia nowe egzemplarze znaków czasu, sługi zboru i lekcji biblijnych. Uprasza się o regulowanie należności za literaturę w niedzielę po odczycie. Skarbnik informuje, że są u niego do odebrania pokwitowania za dary bezimienne w wysokości 100 zł, 50 zł i 200 zł. Zaginął niepodpisany śpiewnik pieśni syjońskie. Uprzejmego znalazcę prosi się o przekazanie go na ręce starszego diakona. Po wysłuchaniu tych ogłoszeń retro nasuwa mi się tylko jedno pytanie. Znajdź różnicę pomiędzy ogłoszeniami z lat 60. a dzisiejszymi. I to jeszcze w czasach, gdy tak wiele programów przeniosło się tylko do sfery online. Ale właśnie, jeżeli chodzi o te programy i o te aktualne, to jeszcze chwilkę uwagi, ponieważ studium dziejów apostolskich na Zoomie odbywa się w każdą środę o godzinie 19 oraz rozpoczęcie szabatu na tej samej platformie w piątek o godzinie 20. Te spotkania będą miały miejsce tylko do końca czerwca, więc macie jeszcze tylko kilka śród i piątków, żeby połączyć się z pastorem Arturem, Dżamanem i z resztą z nas, aby wspólnie rozpoczynać szabat czy studiować Biblię. Mam dobrą nowinę. Za tydzień odbędzie się chrzest w miejscowości Chrosna pod Krakowem w sobotę 19 czerwca o godzinie 15. Serdecznie zapraszamy. Niebawem zbierzemy kolejne dary. Oprócz programów, śpiewników, które czekały na waszych siedziskach, zauważycie też koperty. Dary, które złożycie luzem, to dary na działalność naszego miejscowego zboru. Natomiast dary w kopertach to dary jubileuszowe. I na co tak właściwie są te dary jubileuszowe? Między innymi na wystawę Biblii zorganizowaną na krakowskich Plantach, na gazetę jubileuszową, gazetę ewangelizacyjną, którą wydamy minimalnie w nakładzie 40 lub 50 tysięcy i będzie dostępna we wszystkich krakowskich gazetach codziennych, czy na adwentystyczny tramwaj, który przez 2-3 miesiące jeździłby ulicami naszego miasta. W najbliższą sobotę będziemy mieli, tak jak dzisiaj, dwa nabożeństwa, więc uwaga, w najbliższą sobotę godzina 9.30 i godzina 12 i tak będzie do końca czerwca. Natomiast od 3 lipca odbywać się będzie w okresie wakacji jedno nabożeństwo każdej soboty. Proszę zgromadzenie o powstanie i bardzo proszę, złączmy się myślami z bratem kaznodzieją Zenonem Korosteńskim w modlitwie.
Zaśpiewajmy pieśń na chwałę Panu pod numerem 75, Dziedzicu Niebios. Czytam Słowo Boże jako wstęp do kazania. Zapisane są słowa w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, wiersze 12 i 13. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Módlmy się. Drogi, kochany nasz Panie Boże i Ojcze Niebieski, przychodzimy do stóp Twoich w pokorze, aby uwielbić Cię. Boże, uwielbiamy Cię za to, że Ty jesteś wspaniałym Bogiem, Stworzycielem. Że Ty jesteś Bogiem, który poniósł tak okrutną, ale niesamowicie drogocenną ofiarę za moje i wasze, nasze grzechy. Boże, chcemy Cię uwielbić za to, że posłałeś swojego Ducha Świętego, aby nam pomagał przejść przez te trudy naszego życia. Boże, dziękujemy Ci za to, że prowadzisz nasz Kościół, że prowadzisz nasz zbór przez tyle lat, że doczekaliśmy się dziś liczniejszego spotkania, niż to było tydzień temu i miesiąc temu. Bardzo Ci za to dziękujemy. Uwielbiamy Cię, ale też chcemy Cię prosić. Chcemy spożywać Twój chleb, słowo Twoje. Chcemy, aby brat kaznodzieja Zenon Korosteński mówił do nas Twoimi słowami, aby jego myśli trafiały do naszych serc. Dlatego otwórz nasze serca, otwórz nasze umysły, abyśmy przyjęli to słowo, abyśmy umieli go w naszym życiu wykorzystać, abyśmy przede wszystkim nie zatrzymywali go, ale służyli innym.
Oto za to wszystko Ci dziękujemy i o to wszystko Cię prosimy. W imieniu zasług Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Nasz Pan jest łaskawy, obdarza nas wieloma darami, jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczni, ale też chcemy skorzystać ze swojej możliwości i tą niewielką cząsteczkę, którą my możemy z kolei poświęcić dzisiaj, chcielibyśmy ofiarować. Cieszymy się niezmiernie, że wśród nas dzisiaj mamy siostrę Lucynę Kapralską i zapraszam ją do wykonania utworu muzycznego. Chwyć mą dłoń, prowadź mnie drogą swą w ciemną noc, w jasny dzień ze mną bądź. Wierzę dziś słowom Twym, zawsze bądź światłem mym, chwyć mą dłoń, prowadź mnie drogą swą. W burzy czas, w trudach dnia, Panie mój, pokój daj, utwierdź dziś wiarę mą, przy mnie bądź. Kiedy ból serce rwie, Panie mój, wzmocnij mnie, chwyć mą dłoń, prowadź mnie drogą swą. Dzień, gdy mój Pan wróci znów w blasku chwał, powie mi oczy i łzy, raduj się. Serca są nasze rozradowane, bo jest wśród nas dzisiaj kaznodzieja brat Zenon Korosteński i zapraszam go do służenia nam Słowem Bożym. Jak już wspomniałem, to wielki przywilej i wielki zaszczyt w tak uroczystym dniu i w tak wspaniałej chwili. Moi drodzy, nie ukrywam, że miałem wielki dylemat, gdy otrzymałem zaproszenie, dziękuję organizatorom, Radzie Zboru,
za ten przywilej uczestniczyć razem z wami w tym jubileuszu. Jubileusz napawa mnie zawsze dwoma rodzajami uczuć. Nie wiem, które pierwsze, które drugie, one się przeplatają. Z jednej strony jest to radość, radość z przebytej drogi, ale z drugiej strony jest to smutek, że Pan Jezus jeszcze nie wrócił. Tyle pokoleń czekało na Niego, czeka, czekamy i my. Wiemy i zdajemy sobie sprawę, że zbliżamy się do tego dnia. I rozważając, rozmyślając, zastanawiając się, modląc się, o czym w takiej chwili, w takim dniu mówić, zatytułowałem rozważanie Ocalić od zapomnienia. Lubicie pamiątki? Macie pamiątki, prawda? Z podróży, z wyjazdów gdzieś tam. Ja ich mam też dosyć sporo. Dla niektórych one nie mają żadnej wartości, ale dla mnie olbrzymią. Dla was wasze pamiątki mają olbrzymią radość, olbrzymią wartość. Sprawiają nam radość. Moi drodzy, pamięć nasza jest taka, jaka jest. I niektóre rzeczy rejestruje, niektórych rzeczy nie rejestruje. Jak wspominam sobie, czy sięgam do zapisków, jakichś notatek sprzed lat, to mówię, wow, takie rzeczy miały miejsce. Gdyby nie te zapiski, to nasza pamięć ich nie rejestruje. Ale jeżeli mówimy o tym ocaleniu od zapomnienia, to co chcielibyśmy ocalić od zapomnienia? Marek Grechuta wyśpiewał taką piosenkę, ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listków, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. W oczy Twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia. Każdy z nas ma takie rzeczy, które chciałby ocalić od zapomnienia. Ale jako ludzie wierzący, jako ludzie Biblii, sięgamy do niej po to, aby zapytać, postawić to pytanie, czy Bóg chciałby, abyśmy, czy Bóg ma nam coś do powiedzenia, czy radzi nam, abyśmy coś ocalili od zapomnienia. I pierwszą rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to uważni czytelnicy Biblii wiedzą, że 10 Bożych przykazań zapisanych w Księgach Mojżeszowych w dwóch fragmentach, w drugiej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 20 i w piątej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 5, różni się nieco między sobą. Nie dlatego, że Mojżesz coś przekręcił, nie dlatego, że źle zapamiętał, ale dlatego, że chciał pozostawić coś w pamięci. W drugiej Księdze Mojżeszowej przykazania, które jak wierzymy są niezmienionej treści, jakiej Bóg wypisał na tablicach kamiennych, jedno z 10 przykazań wyróżnia się od samego początku sformułowaniem, bowiem zaczyna się od słowa pamiętaj. A to słowo pamiętaj ma olbrzymie konotacje. Dlaczego Bóg akurat w tym momencie powiedział pamiętaj? Pamiętaj. Przewidując przyszłość, znając przyszłość, wiedział, że ludzie to zapomną, że ludzie zlekceważą. Bowiem to słowo
pamiętaj, albo zapomniałem, ma swoje dwa wydźwięki. Gdy jako chłopiec w szkole nie odrobiłem pracy domowej, to na drugi dzień, gdy pani pytała, ja mówię, proszę panią, zapomniałem zeszytu. Zapomniałem zeszytu. Oczywiście zapomniałem. To są nasze wymówki, które niejednokrotnie stosujemy w naszym życiu. Bo tak trudno jest przyznać się, że coś zlekceważyłem, to tak przyjemniej brzmi, tak mniej obciąża. Zapomniałem. Zapomniałem. A więc to słowo pamięć i zapomnienie niesie ze sobą również pewien stosunek emocjonalny do danego zadania, do danej rzeczy, którą mamy wykonać. Pamiętaj. Pamiętaj, że Pan Bóg stworzył świat w 6 dniach. Dzisiaj naiwnością nazywa się to przekonanie czy podtrzymywanie twierdzenia, jakoby Bóg stworzył świat w 6 dniach. Niech tak będzie. Ale w 5 Księdze Mojżeszowej, gdzie Mojżesz przepisuje przykazania, to 4 przykazanie ma nieco inną argumentację. Bowiem Mojżesz zapisał, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym, dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Ten dzień sabatu zyskał drugie znaczenie, drugą symbolikę, drugą pamiątkę. Nakładają się na to te dwie pamiątki. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem. Ojej, ja bym o tym chciał jak najbardziej zapomnieć. Dlaczego ja mam o tym pamiętać? Dlaczego ja mam o tym pamiętać? Moi drodzy, Pan Bóg używał różnych sposobów, aby ludziom przypominać, aby ludzie pamiętali. W 4 Księdze Mojżeszowej, 4 Księga Mojżeszowa w rozdziale 15 znajdujemy słowa, które dla nas może dzisiaj w XXI wieku brzmią troszkę dziwnie. Od 37 wersetu czytamy, i rzekł Pan do Mojżesza, przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni, ich potomkowie, porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie, abyście je pełnili i nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. To jest mocne słowo. To jest mocne słowo. Werset 40. Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli świętymi Boga swego. Moi drodzy, gdybyśmy dzisiaj tak chodzili z takimi frędzlami, chociaż niektórzy chodzą, był to pewien widoczny znak, przypominający, niejako zabezpieczenie przed zapomnieniem. Wróćmy do księgi, do 5 Księgi Mojżeszowej. Sięgnijmy do rozdziału 8, werset 2. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 8, werset 2 brzmi tak. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni. Zachowaj w pamięci. Dzisiaj możemy powiedzieć, zachowaj w pamięci te lata zboru krakowskiego, te lata historii. Znamy powiedzenie, łacińskie powiedzenie, historia magistra vita est, ale historia dzisiaj, jak skonstatował jeden z współczesnych historyków, niczego nas nie uczy. Zresztą historia jest nielubianym przedmiotem, bo wielu nauczycieli,
którzy powinni uczyć historii, to raczej zniechęcają uczniów do tego, aby historię poznawać. A musimy pamiętać, że nie znając historii, nie znamy swoich korzeni. Bez znajomości historii trudno zrozumieć rzeczywistość. Ponadto, jeśli pamiętamy w kontekście tego wersetu, z pewnością każdy z was był w Muzeum Martyrologii w Auschwitz. I pytanie testujące, czy pamiętacie, jaki napis znajduje się nad drzwiami wyjściowymi, kiedy już wychodzimy na zewnątrz, na końcu całej trasy zwiedzania, z ostatniego baraku? No wiem, byłem tam wiele razy. Widziałem, patrzyłem, ale wiecie, te słowa mnie tak wzruszyły, do mnie tak przemówiły, że zapamiętałem je i nieraz do nich odwołuję. A są to słowa Zofii Naukowskiej, która powiedziała: naród, który zapomniał historię, jest skazany na ponowne jej przeżywanie. Pamiętaj, zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Ciebie przez 40 lat. W tym samym rozdziale, w 9 rozdziale, werset 7, jest jeszcze mocniejszy akcent. Pamiętaj i nie zapominaj, jak pobudzałeś do gniewu Pana Boga Twego na pustyni od dnia, którego wyszliście z ziemi egipskiej, aż do przyjścia Waszego na to miejsce. Byliście krnąbrni wobec Pana. O, jak to dobrze, że to o nich, bo my przecież nie jesteśmy krnąbrni. Nie. Ależ skąd? Ja? Krnąbrny? Moi drodzy, spójrzmy oczyma Boga. Spójrzmy na siebie trochę krytycznie. Pamiętaj, o czym mamy pamiętać. Kochani, nie oczekuję odpowiedzi, ale stawiam wam pytanie. Ilu z was pamięta dzień swojego chrztu? Z mojego sondażu, takiego nienaukowego, wynika, że niecałe 10% naszych braci pamiętają dzień swojego chrztu. A wiecie, o czym to świadczy? Że nie cenimy, nie wiemy, czym był, bo chrzest, twój chrzest, to jest to samo paralelne wydarzenie, jak przejście przez Morze Czerwone, kiedy Izraelici uciekali z niewoli egipskiej. I dlatego Morze Czerwone jest symbolem chrztu. Nie cenimy tego duchowego wyzwolenia z niewoli grzechu. Bóg chce, żebyśmy to zachowali w pamięci, ocalili od zapomnienia. Czy pamiętasz dzień swojego chrztu? Pamiętasz? Ale jeśli pamiętasz, czy tylko go pamiętasz? Bo wiecie, w naszej tradycji polskiej bardzo często, czy w ogóle nie polskiej, ale ludzkiej, mamy różne rocznice, składamy sobie życzenia z okazji najpowszechniejsze biologicznego narodzenia. Ta data jest jakoś tak utrwalana dosyć, ale moi drodzy, nawet już nie robiąc z tego wielkiego publicznego święta, czy tego dnia przeżywasz głęboką refleksję swojego opuszczenia Egiptu i wyzwolenia, wyjścia na wolność? Moi drodzy, jest jeszcze wiele rzeczy, które warto by i należałoby wspomnieć. Rozdział 16, i potraktuję ten werset tylko jako jeden z takich też mocnych akcentów Bożych. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 16 i werset 2 i 3.
Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana Boga Twego owce i bydło w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla imienia swego. Nie będziesz przy niej jadł zakwaszonego ciasta przez 7 dni. Będziesz jadł przy niej prześniki, chleb nędzy, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał dzień Twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni Twojego życia. To było polecenie dla tych ludzi, którzy doświadczyli tego fizycznego wyzwolenia z wieloletniej niewoli, fizycznej niewoli. Ale czy nie jest ważniejsze wyzwolenie z niewoli grzechu? Zatem, kochani, co chcesz ocalić od zapomnienia w swoim życiu? Chcemy ocalić to od zapomnienia, co jest ważne. Co jest ważne. Co jest dla ciebie ważne. Więcej, co jest dla ciebie najważniejsze w twoim życiu. Niech Bóg błogosławi każdemu z nas, abyśmy rzeczywiście wzięli sobie do serca ten Boży apel i posłuchali Bożej rady, ocalili od zapomnienia. Cytat z wypowiedzi Ellen White, może parafraza, która powiedziała w ten sposób, że lud Boży odnośnie przyszłości nie musi się niczego obawiać z wyjątkiem jednego, jeśli zapomni drogi, po której prowadził go Pan. Po której prowadził Pan naszych ojców, naszych dziadków, naszych pradziadków. Niech Duch Święty, który chce nam przypominać, zachęca też, abyśmy tą historię poznawali i ta historia, aby była inspiracją dla nas, którzy żyjemy tuż przed powrotem Pana Jezusa. Amen. Dziękujemy Bogu za to Słowo Boże. Dziękujemy bratu kaznodzi Zenonowi Korosteńskiemu. Chcemy zakończyć nasze nabożeństwo śpiewając pieśń na zakończenie, pieśń pod numerem 95. Kochany nasz Ojcze i Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, ale przypomniałeś nam, Panie, o tak ważnych rzeczach,
o tych rzeczach, które Ty chciałbyś, abyśmy zachowali w pamięci. Panie Jezu, blizny na Twoich rękach, na Twoich nogach, na Twoim boku będą na wieczną rzeczy pamiątkę tego, co dokonałeś dla ratowania rodzaju ludzkiego. A my jakże często zapominamy o tym. Przepraszamy Cię, że częstokroć